To co ty robisz? Ja weł, wiesz co, jak... Co on robi? Wiecie, jedź tutaj tym. Nie wiem, ale... Szybko! Wielka przepowiednia głosi, że pomimo zwycięstwa wielkiego Ferao, stoczy się bitwa. No, można pójść. Cesarz kontra ten, który chce uzupełnić ten kraj. Jak to się stało, że wojska, choć wygrały nad pod murami, to zginęły. Umierający K, gdy spadł z murów, zasiał zarazę. Wszyscy wojownicy zginęli oprócz jednego. Przeklętego samuraja Ferao. Ferao nie opłacałeś. Podszedł z bramy pałacu cesarskiego. I tak on przegra, bo tak jest w fabule. Wyszedł także cesarz. Wokół zebrał się prosty lud. I odbył się legendarny pojedynek. Andrzej! Ferao ujawnił swoją twarz. Cesarz był zawiedziony, że to jego młodszy brat. Ej, to Karol? I wtedy stało się to. Ferao poległ. Aha, czyli to było specjalnie. Lud! Słuchaj, nagrywam, to zamieścić gdzieś. Przywitał nowego cesarza, starego cesarza. To nie fajnie tak. Zwycięską owacją. A pomocnik wielkiego Ferao, wielki Ko, oddał duszę miecz cesarzowi, który pokazał go ludowi, wyciągnął go i wrócił jako cesarz do pałacu. A razem z nim prosty lud.